dzisiejszym już 11. przeglądzie twórczości Roku Ziemi Żegocińskiej. I komisja dzisiaj będzie pracowała w następującym składzie. Przewodniczącą komisji będzie pani Dorota Rzepka, członkami będzie pani Anna Cudejko, szefowa grupy Zembara i pani Anna Maurer, bibliotekarz szkolny z Żegocina. Serdecznie witam wszystkich uczestników z przedszkoli, szkół, zespołów, szkół, którzy są tu zgromadzeni w ilości 32 osób, chyba dobrze policzyłam. Witamy was serdecznie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Poprowadzą dzisiejsze spotkanie koleżanki z 6 klasy publicznej podstawowej w Żegocinie. Jest to 11 przegląd, który jak wiemy służy temu, żebyśmy co roku przypominali sobie twórczość naszych poetów miejscowych, naszych artystów, aby kolejne pokolenia naszych mieszkańców gminy zapoznawały się z tym, co mamy na terenie pięknego. Zgodnie z zasadą, że cudze chwalicie swego nie znacie, my chcemy odwrotnie. My chcemy przede wszystkim znać swoje, chwalić to, no i oczywiście doceniać też to, co jest poza naszą gminą. Dlatego też co roku, już po raz 11, spotykamy się tutaj na tej sali. Ten rok jest rokiem szczególnym, dlatego że nie ma wśród nas już kilka osób z tego grona, które się z nami spotykały na pierwszym, drugim i trzecim przeglądzie. Najlepiej to chyba wiedzą nasi twórcy, którzy zasiadali przy tym stole z osobami, których wśród nas nie ma. Dlatego też szczególną pamięcią obdarzamy te osoby. Szczególną pamięcią otoczyć też chcemy na samym początku dzisiejszego spotkania nieobecną tu z nami panią Annę Lękarną. Była nam wzorem, przykładem człowieka, poety, malarza i myślę, że pozostanie w sercach każdego z nas bardzo, bardzo długo. Za chwilę dziewczynki rozpoczną dzisiejsze spotkanie od wiersza, którym pani Anna została pożegnana w dniu swojego pogrzebu. Na ostatnią drogę, gdy odeszłaś, zaproszona przez pana w bezpowrotną dal niebiańską, staliśmy się ubożsi, o ciepło twych dłoni, jasne oczu spojrzenia pełne dobroci, o słowa, co nie zdążyły ułożyć się w rymy, kwiaty nierozkwitnięte barwami pod dotknięciem pędzla. Chociaż anioł smutku roztoczył swe skrzydła, choć nasze serca otula żałoba, twoje piękno żyje w barwach płócień, w bukietach róż i maków, w Madonnach. A serce twe już na zawsze młode pulsuje miarą powietrza, słowami nadziei, pouczeń, zadumy nad ojczyzny losem. I ta ziemia żegocińska, co ci domem i natchnieniem była, co sen wieczny ukołysze w każdej cząstce swej najmniejszej, w szumie drzew, słowika śpiewie, zawsze będzie tobie wierna, bo swe serce jej oddałaś. Gdy powiem to, jestem pod wzruszeniem. Poglądając na tych najmłodszych, spoglądając na wstecz, na historię życia naszej artystki, którą niedawno, jak potrafiliśmy, tak z honorami, żeśmy ją pożegnali, myślę o pani Ani Łękarzy. I gniewajcie się, że dołoży się jeszcze do tego programu z tym takim akcentem, który stosowany jest w naszym środowisku, abyśmy na chwilę powstali i chwilą ciszy panią Ani, nie tylko panią Ani, ale wszystkich tych pozostałych, Szmyt Julia z publicznego przedszkola w Łomcie Górnej zarecytuje wiersz pod tytułem Dobra Rada Rozalii Juszczyk. Rozalia Juszczyk, dobra rada. Bądź dla każdego dziewczynka też na zbytnio, nie ufaj nikomu. Mało przyjaciół mamy wśród ludzi, a wrogów znajdziesz we własnym domu. Nie bierz zawodu zbytnie do serca i nie przejmuj się niepowodzeniem.
Nie ma miłości w całym świecie, ona jest tylko marzeniem. Wiersz Anny Łękawy, Dobroć, zarecytuje Weronika Zatorska z publicznego przedszkola w Żegocinie. Anna Łękawa, Dobroć, za górami, za lasami, w krainie baśni i czarów był zamek zbudowany pośród szczytów gór i jarów. W tymże zamku cud królewna, dziecię w złotej kołyseczce. Na nią wróżki się zebrały, jedna chyląc się, tak szepce. Daję ci, dziecię, czar piękności, który sprawi wszystko tak, że twarzyczka twoja będzie jak lilii cudny kwiat. Czyk Oliwier z publicznego przedszkola w Żegocinie zarecytuje on wiersz Józefa Wróbla, Czar uśmiechu. Józef Wróbel, czar uśmiechu. Do słońca uśmiecha się, gdy schodzi i do dnia, który się zaczyna. Uśmiechem bliźnim los osłodzisz i bez protekcji go otrzymasz. Uśmiechnij się na złość wszystkiemu losowi, który cię nie lubi, i pozytywnym bądź takiemu, który nieszczęściu się pogubi. Sandra z oddziału przedszkolnego w Tomsku zarecytuje ona wiersz Teresy Mrugasz na ostatnią drogę. Pamięci Anny Łękawy, malarki i poetki z Łąkiej Góry, na ostatnią drogę, gdy odeszła i zaproszona przez pana w bezpowrotną dal niebiańską. Staliśmy się ubości, o ciepło twych dłoni. Jasne oczy spojrzenia, pewne dobroci, o słowa, co nie zdążyły ułożyć się w rymy, kwiaty nierozkwitnięte barwami pod dotknięciem pęża. Nowska Sylwia z działu przedszkolnego w Bytomsku zarecytuje wiersz Marii Juszczyk w jej wigilijny wieczór. Juszczyk, gdy pierwsza gwiazdka wschodzi na niebie i życzeń mi sypie noc, to całym sercem jestem z bliskimi w tę wigilijną noc. I myśląc pobiegnę do tych, co odeszli i do tych, co zostali. Tu w żółtku leży dzieciątko, a koledzy tacy mali, tak wzruszająco znoszą skupienia, że całą duszą czuję święta Bożego Narodzenia. Wiersz pod tytułem Dla mojej pani Rozalii Juszczyk zarecytuje Aneta Szewczyk z oddziału przedszkolnego w Rozdzielu. Rozalia Juszczyk, dla mojej pani, w dniu tak uroczystym, w uroczystej chwili, świeci słońce jasno, słowik grzewnie kwili, grzewa zieleń strojne, jak w szaty godowe, około rozkoszni, drżą wonie kwiatowe, ta wiosna urocza, te kwiaty wspaniałe, to obraz serc naszych, bośmy dzieci małe. Zniczką jest Paulina Surma z oddziału przedszkolnego w Rozdzielu. Zarecytuję wiersz Albiny Sroki dla matki. Albina Sroka dla matki, mojej kochanej mamusi. Składam życzenia najszczersze, blaskami słońca plecione, maleńkie wiersze. Mojej kochanej mamusi życzę wielu lat zdrowia, żebym pociechą jej była, zawsze pilna, wzorowa. Wiersz Anny Łękawy pod tytułem Polska wiosna zarecytuje Woźniak Barbara z klasy trzeciej zespołu szkół w Rozdzielu. Anna Łękawa, polska wiosna. Przyszła wiosna, roześmiana, rozśpiewana i radosna. Białym brzuskom nad ruczajem zaplotła warkocza. Tak świeżuchne i tak jasne, jak w stroju przeźrocze. To wiosna, artystka, rozsiała na łąkach kolorowe kwiaty i utkała z nich kobierce królewskie makaty. Uczką jest Zamora Jowita z klasy trzeciej z zespołu szkół w Rozdzielu. Zarecytuje wiersz Anny Łękawy pod tytułem Janko Muzyka.
piękniejsze by one były niż we dworze lokajowe. Coś za nimi wypatrywał z utęsknieniem oczka swoje. I Majszak Karol z klasy trzeciej zespołu szkół w Łącie Górnej. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy, Myśl. Anna Łękawa myśli, często wracam do dzieciństwa, tam, gdzie się tliło domowe ognisko, gdzie słońce nigdy nie zachodziło, a niebo było tak blisko. Wygasł z serca ogień jasny, wygasł i spopielał już, pozostał tylko własny pamiętnik z życiowych burz. Wystąpi ptak Paulina z klasy trzeciej z zespołu szkół w Łącie Górnej. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy, Muchomory i Borowiki. Anna Łękawa, Muchomory i Borowiki. W gęstym lesie, na polanie, rosły sobie borowiki. Ustawiły się rzędami jak bojowe szyki. Skromne, ciemne kapelusze, i duże, i małe, a obok nich wybujały muchomorki. O, jakie wspaniałe! Na czerwonych kapeluszach białe cętki miały i wyniosłe białe nóżki na sąsiednie borowiki. Jakby na okruszki spoglądały i tak rozmawiały. Och, daleko byście mogły się porównać. Na nas wszyscy spoglądają. Muszki i motylki koło nas latają. Teraz wystąpi grabiarz Julia z klasy trzeciej z zespołu szkół w Łącie Górnej. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy, Polska wiosna. Łękawa, polska wiosna. Przyszła wiosna, roześmiana, rozśpiewana i radosna. Białym brzuską natłuczajem zaplotła warkocze. Tak świeżuchne i tak jasne, jak w zdroju przeźrocze. To wiosna. Artystka rozsiała na łąkach kolorowe kwiaty i uplotła z nich kobierce, królewskie rakaty. Białym puchem obsypała sady grusz czereśni. A z błękitu na słonecznym promyku rozlegają się dzwoneczki z kowronkowych pieśni. Uczestniczką jest Bożek Karolina z klasy trzeciej z publicznej szkoły podstawowej w Grzegocinie. Zarecytuję wiersz Józefa Wróbla, Tu jest mój świat. Józef Wróbel, tu jest mój świat. Czy znasz te piękne żegocińskie góry? Piękne sady, okoliczne lasy, coraz piękniejsze w nowych domach mury. Ledne wspomnienia i młodzieńcze czasy. Wrosłem na ziemię od dnia urodzenia, gdy mi nad głową zatknął ptasi koncert. I od początku mojej wioski ziemia mnie i moje życie przypisało do końca. Wystąpi Adamczyk Maria z trzeciej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Grzegocinie. Zarecytuję wiersz Józefa Wróbla, Pejzaż Grzegociny. Józef Wróbel, Pejzaż Grzegociny. Na południe od Krakowa, o połowę mniej niż 100 km do rozdziela, ludzie mówią, to jest to. Pól uprawnych tu niewiele. Ogórzysty tu jest kraj. Wszyscy mówią, że rozdziele turystyczny marzeń kraj. A dlaczego? No wiadomo, komfort gościom wiejsce dać. By w schronisku i bacówce goście mogli jeść i zwierzę. Wiersz Anny Łękawy w lesie zarecytuje Bubula Izabela z trzeciej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Grzegocinie. Anna Łękawa w lesie. Gdy się znajdziesz w wielkim morze, ciemnym lesie, to od życia się oderwiesz, a marzenie cię za świat wnet przeniesie. Hej, ty lesie, czarny lesie, co w swej mocy masz, że pod cieniem tych drzew bujnych tyle wrażeń spokoju, ukojenia dasz. Kolejnym uczestnikiem jest Radosław Daniel z trzeciej klasy publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Zarecytuję wiersz Agaty Kłabeckiej, Kapliczka pod lipami. Agata Kłabecka, Kapliczka pod lipami. Szumią drzewa i tak śpiewa. Wiatr lekkim powiewem, jakby z utęsknieniem pieści stare lipy. One pamiętają twarze naszych dziadów, one pamiętają stare dzieje panów, one pamiętają szepty niepokoju, skrzyp drewnianej piły, zemsty, właśnie, spory. Wiatr liście pieści, stara lipa szeleści, wśród wichrów historii ona przetrwać musi. Czek Aleksandra z trzeciej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Zarecytuję wiersz Teresy Mrugacz, To tutaj.
gracz. Tam, tutaj, wzdłuż strumienia, mała wioska, wije się doliną bytomską. Domy jak zabawki rozrzucone usiadły. Nasycić się, napatrzeć jedłowym lasem i zbóż obiektu. Następnym uczestnikiem jest Banat Damian z trzeciej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy Jesień. Anna Łękawa, jesień. Przyszła polska pani jesień, bogata, wspaniała. Na głowie wieniec z orzechów, sznur korali z pereł rosy miała. Babiego lata namotała, srebrne nitki rozwieszała. Na czerwonej jarzębinie, na dębach i na leszczynie. Pani jesień dużo pracy miała, czerwone, rumiane jabłuszka zerwała. Wiersz Teresy Mrugacz, Nadzieja, zarecytuje Grabska Agnieszka z szóstej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Teresa Mrugacz, Nadzieja. Na łukowych bezdrożach kwiecistych uniesiesz się w stronę słońca. Wiatrolotnym puchem dmuchawca złote oczy kaczęcu wypiją gorycz twego serca. Każdą bolesną kroplę przelejesz w naręczach konwaliowych dzbanuszków. Zabiorę cię tam jak najprędzej. Teraz wystąpi Rozum Izabela z szóstej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Zarecytuję wiersz Teresy Mrugacz na podwórku. Teresa Mrugacz na podwórku. Na podwórku istnienia dzieci bawią się powalnego. Różowo-policzkowe spojrzenia biegają w te i z powrotem. Zaglądają w to i w tamto. Rozsypują wokoło tęczowe iskry Boże komety. Uczestniczką jest Świder Klaudia z szóstej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Bytomsku. Zarecytuję wiersz Teresy Mrugacz, Zatrzymaj chwilę. Teresa Mrugacz, zatrzymaj chwilę. Zatrzymaj chwilę, każdą sekundę, minutę, myśl złotą. Napełnij poranki ułamkami niedziel i rozdawaj ubogim. Uważaj, aby nie zgubić, nie zakopać, lecz zostaw ślad. Jednym uczestnikiem jest Mateusz Kanownik z szóstej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Żegocinie. Powie wiersz Anny Łękawy, Ziemia Żegocińska. Anna Łękawa, Ziemia Żegocińska. Ziemia Żegocińska, ziemio kochana, polnymi wiatry jesteś czesana i w letnim słońcu cała skąpana i wystrojona w złote zbóż kłosy, kwieciste łąki i te szumiące, pachnące lasy. Matka z szóstej klasy z publicznej szkoły podstawowej w Żegocinie zaprezentuje się w wierszu Józefa Brudla pod tytułem Czar uśmiechu. Józef Brudel, Czar uśmiechu. Do słońca uśmiechaj się, gdy wschodzi. I do dnia, który się zaczyna. Uśmiechem bliźnim los osłodzisz i bez protekcji go otrzymasz. Uśmiechnij się na złość wszystkiemu losowi, który cię nie lubi. I pozytywnym bądź takiemu, który w nieszczęściu się pogubił. Uśmiech to skarb jest bezcenny wtedy, gdy sił do życia nie staje. Gdy smutek ogarnie niezmierny, w nieszczęściu ratunkiem się staje. Bo on przełamie ból, złość i niechęć. W pracy, urzędzie i zaladą. Więc życzliwości użyj z uśmiechem. Usłuż w potrzebie swą poradą. Uśmiech to taki prosty sposób, w kłopocie użyty czy potrzebie. Uśmiechnij się do swego losu, a los uśmiechnie się do ciebie. Teraz wystąpi Magdalena Sondel z klasy szóstej z publicznej szkoły podstawowej w Żegocinie. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy, Dzieciństwo moje.
Anna Łękawa, dzieciństwo młode. Jakiś odległy czasu szmat, gdy myślą sięgnę dziecinnych lat, gdzie wszystko do mnie się śmiało, każda roślinka i każdy kwiat, jak kolorowo cudny był świat. Krętą drożyną z mamą boso biegłam, co z konewkami szła do strumyka, a nad strumykiem sosny szumiały, jak czarodziejska muzyka. Zapraszam do wysłuchania wiersza Anny Łękawy pod tytułem Jako muzykant, który pokaże dziedzic Justyna z klasy szóstej z zespołu szkół w Łomcie Górnej. Anna Łękawa, Janko muzykant. Gdybyś, Janku, dziś żył z nami, prawdziwe byś skrzypki miał. Najpiękniejsze ze strunami i na nich byś grał. Piękniejsze by one były niż we dworze lokajowe, coś za nimi wypatrywał z utęsknieniem oczka swoje. Wygrałbyś ty, co Bóg śpiewa, co przy drożdży szują drzewa, co żabry choczą w stawie i o ptasie gniazdka w trawie. Wiersz Anny Łękawy pod tytułem Jesień pokaże Patrycja Krawczyk z klasy szóstej z zespołu szkół w Łomcie Górnej. Anna Łękawa, jesień. Przyszła polska pani jesień, bogata, wspaniała. Na głowie wieniec orzechów, sznur korali z pereł rosy miała. Babiego lata namotała, srebrne nitki rozwieszała. Na czerwonej jarzębinie, na dębach i na leszczynie. Pani jesień dużo pracy miała. Następnym uczestnikiem jest stary Mateusz z klasy szóstej z zespołu szkół w Łomcie Górnej. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy, Palmiry. Anna Łękawa, Palmiry. Puszczo ogromna, puszczo szumiąca, ty byłaś świadkiem morderczych kul. Zechciej wyśpiewać swą pieśnią leśną, ten przeogromny ból. Ból, który targał serca Polaków, którzy zbroczeni tu upadali, za to, że ziemię swoją rodzinną, ojczyznę ukochali. Patrycja z klasy szóstej z zespołu szkół w rozdzielu pokaże wiersz pod tytułem Dzieciństwo moje, który napisała Anna Łękawa. Anna Łękawa, dzieciństwo moje. Jakże odległy czasu szmat, gdy myślą sięgnę dziecinnych lat, gdzie wszystko do mnie się śmiało, każda roślinka i każdy kwiat, jak kolorowo cudny był świat. Krętą drożyną z mamą boso biegłam, bo z konewkami szła do strumyka, a nad strumykiem sosny szumiały, jak czarodziejska muzyka. Wiersz Anny Łękawy pod tytułem Droga do mojej wioski powie Waligóra Agnieszka z klasy szóstej z zespołu szkół w rozdzielu. Anna Łękawa, droga do mojej wioski. Daleka jest droga do mojej rodzinnej wioski. Daleka i wyboista, ale ja ciągle w myślach powracam, bo jest mi tak miła i bliska. Tam nauczyłam się mowy ojczystej i znaku świętego krzyża. Tam było mi ciepło w rodzinnym gronie, dlatego ciągle do niej się zbliżam. W tej mojej rodzinnej wiosce widzę kościółek mały, a w nim króluje Najświętsza Panna i Chrystus pełen chwały. Ostatnią uczestniczką jest Wolak Patrycja z klasy szóstej z zespołu szkół w rozdzielu. Zarecytuję wiersz Anny Łękawy pod tytułem Nasz Księżyc. Anna Łękawa, Nasz Księżyc. Spójrz noc jasną na Nasz Księżyc srebrzysty, pyzaty. Inny jego wyraz twarzy był przed dawnymi laty. Bo kiedy w kosmosie rakiety zawyły, ulica Księżyca jakby się zmieniły. Byliśmy część przeglądową i za moment będziemy mieć przerwę około 15, no może 20 minut, bo komisja nie pomyliła się, będzie miała ciężkie zadanie. Pani dyrektor Dorocie Rzepce, bardzo proszę o przedstawienie wyników
dzisiejszego przeglądu. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam podziękować organizatorom za ponowne zaproszenie. Ja jestem dość stałym bywalcem, jak tylko mogę, to uczestniczę w tym przeglądzie. Gratuluję też takiego pięknego propagowania tego, co ta ziemia żegocińska ma najpiękniejsze. A ma wspaniałych ludzi, którzy pięknie umieją tworzyć, pięknie o urokach tej ziemi opowiadać i tego chcę bardzo serdecznie pogratulować, że cały czas o tych ludziach pamiętacie i cały czas staracie się propagować ich twórczość. Ale ponieważ napięcie rośnie, więc do rzeczy. Komisja miała bardzo trudne zadanie. Jak zwykle zresztą. Dlatego, czy my możemy poprosić pana wójta o wręczenie nagród? Od razu ja przede wszystkim chcieliśmy podkreślić bardzo wyrównany poziom recytacji. I tak, najmłodsza grupa, ponieważ wszyscy tak pięknie recytowali, z takim uczuciem, przepięknie przygotowali się scenicznie, pięknie się kłaniali przed i po recytacji, więc chcemy pogratulować i wyróżnić wszystkich uczestników grupy najmłodszej. Oliwek Krawczyk nam tak pięknie recytował. Bardzo dziękuję. Paulinka Suzna. I Anetka Szybczyk. Moi drodzy, w grupie trzecioklasistów był również bardzo wyrównany poziom i muszę wam powiedzieć, że dyskusje trwały długo, kto najlepiej. I tak komisja postanowiła wyróżnić Julię Grabiarz, która pięknie wykonała wiersz Anny Łękawy Wiosna. No Julio, cieszę się bardzo, gratuluję ci. Równie pięknie ten wiersz wykonała inna uczestniczka, Basia Woźniak. Jeszcze chcieliśmy podkreślić stosowny strój. Tak, się zatrzymałem w tym momencie, że czas na zdjęcia. Wiosenna jesteś, pięknie ci podkreślam. Również wśród grupy najstarszej naszych uczestników, czyli uczniów klas szóstych, postanowiliśmy przyznać szczególne wyróżnienie. A to szczególne wyróżnienie wśród uczestników otrzymuje Aleksandra Matras za wykonanie wiersza Józefa Wróbla Czar uśmiechu. Chcieliśmy podkreślić, że ten wiersz był nie tylko pięknie powiedziany, ale też pięknie dobrany do możliwości głosowych i interpretacyjnych osoby recytującej. Bardzo proszę. Ale wszystkie wiersze w starszej grupie były przepięknie przez was recytowane. Widać było, że dużo, dużo pracy musieliście włożyć w przygotowanie tej recytacji. To też dyplomy i nagrody dla wszystkich. Poprosimy Patrycję Wolak. Dziękujemy przewodniczącej komisji, pani dyrektor Dorocie Rzędze, że za to, że zechciała nas tutaj zaszczycić swoją obecnością, osobą. Chcę podzielić się z nami cennymi uwagami, że zawsze chętnie była przyjdzie, kiedykolwiek prosił. Serdeczne dzięki od pana wójta reszta. Bardzo, bardzo chcieliśmy też podziękować. Bardzo, bardzo to cieszy, jak ci młodzi mają ambicje i tak pięknie dążą do tego. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy pani Annie Cedejko, która po raz pierwszy w roli szefa klubu seniora i członka naszej komisji. Witamy, dziękujemy.
coraz częściej zasiada w tej komisji, jeżeli tak wspiera. Czas na emeryturze działa. Jakby powrotem można powiedzieć, pani to też działa na miejscu do mieszkania, może się przeprowadzić na nasze. Serdecznie dziękujemy też koleżance Alenie Maurer, która jest od początku z nami w komisji. Serdecznie dziękujemy. I bardzo serdecznie chciałam podziękować z panem wójtem współgospodyni tutaj naszej imprezy, pani Małgosi Bury, pani Małgosi Waligura, która teraz pracuje w drugiej sali. Serdecznie dziękujemy za pomoc, za wsparcie, za przygotowanie tej wspaniałej sali, dekoracji, panie wszystkiego. Dzięki gościu, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Moi drodzy państwo, serdecznie też dziękuję wszystkim członkom rodzin przybyłych. Jeżeli chcieliby państwo coś powiedzieć, dodać, odjąć, to bardzo proszę. Jeżeli natomiast nie, to za moment poprosimy wszystkich uczestników naszego przeglądu do wspólnego zdjęcia prawa. A potem, jeżeli już dzieci się rozjadą, moją delegację ze szkoły, ewentualnie osoby, które zechcą się udać na cmentarz, podjechać na cmentarz, żeby oddać cześć pani Annie i panu Józefowi, który macie imieniny, będzie nam zmieniony. Także bardzo proszę, czy ktoś chce zabrać głos? Zapraszamy za rok! Pani, a światło świegłiste świeci na wieki wieku Pani. Wieczne odpoczywanie raczy dać Pani, a światło świegłiste świeci na wieki wieku Pani. Wieczne odpoczywanie raczy dać Pani, a światło świegłiste świeci na wieki wieku Pani. Odpoczywanie w pokoju wiecznym. Może do plakonu włożyć te plakony, też nie? Tak, może do plakonu zapałki wam nie odpalicie. Wieczne odpoczywanie raczy dać Pani, a światło świegłiste niech świeci na wieki wieku Pani. Wieczne odpoczywanie raczy dać Pani, a światło świegłiste niech świeci na wieki wieku Pani. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.